Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj do projektu Wasze Smartfony. To jest epizod, czy też seria piąta. Dlaczego seria? No bo zawsze są dwa odcinki zgłoszenia, tak jak dzisiaj, i później wyniki, czy też Wasze prace, no po około 2 tygodniach gdzieś tak, no mniej więcej, plus minus, powiedzmy. Oczywiście będzie też temat przewodni tej serii, zaraz sobie o tym powiemy, natomiast no, wspomnę o tym, na czym polega seria Wasze Smartfony. Ostatnia właśnie seria, czwarta, była robiona no gdzieś tam chyba powyżej 30 tysięcy subskrypcji, więc no trochę czasu temu, więc osoby, które są tutaj nowe albo które dopiero dołączają, więc jeżeli macie znajomych, którzy no chcą zobaczyć, powiedzmy, swoje urządzenia, chcą się pochwalić tym, co mają, są oczywiście widzami, to zapraszam bardzo serdecznie, żebyście im udostępnili ten film. No i słuchajcie, głównie chodzi o to, że na co dzień widzicie, co ja testuję, co do mnie przychodzi. Ja przypominam, że te rzeczy, które są moje, to jest naprawdę, no, można policzyć na jednej ręce. Natomiast większość smartfonów, nawet które dostaję, oddaję, bo to są testówki po 2 tygodniach, a te, które u mnie na ogół zostają i mogę je gdzieś tam rozdać, to Wam rozdaję w konkursach. W serii Wasze Smartfony chodzi o to, że Wy możecie się pochwalić, jakiego sprzętu używacie, niezależnie od tego, czy ja Wam pomogłem go wybrać, czy też nie. Ale to Wy możecie później zobaczyć swoje prace, właśnie swoje telefony w jednym z odcinków, to raz. Po drugie, możecie też zobaczyć, z czego korzystają po prostu inni użytkownicy, inni widzowie. I myślę, że to jest fajne. Nie będziemy robić tu jakiegoś wielkiego zestawienia, ile konkretnych jakich telefonów, bo tego się naprawdę zrobiło bardzo, bardzo dużo. Natomiast chciałbym, żeby motyw przewodni związany z tą serią był związany z urządzeniami właśnie na rękę. Na rękę. Czyli jeżeli macie jakąś opaskę, to robicie zdjęcie telefonu z opaską, czy tam telefonu trzymanego w ręce i razem z opaską, czy z zegarkiem. Jeżeli nie macie żadnego takiego urządzenia, nie ma problemu. Może być dowolne inne urządzenie, z którego korzystacie, bez tego dodatkowego gadżetu, który tam na przykład mierzy nam kroki, czy też wyrzuca powiadomienia. Natomiast jeżeli takie macie, to fajnie, jakbyście wysłali po prostu w takiej konfiguracji. Przypominam, że najłatwiejszym sposobem, żeby przyspieszyć moją pracę, jest to, żeby w tym zdjęciu na dole, po lewej stronie pokazuję Wam, gdzie jest lewa strona teraz na jakimś zdjęciu przykładowym, żeby napisać po prostu Wasz nick, czy imię, nazwisko, jak chcecie być zaprezentowani, tak? No bo chcę, żeby każde zdjęcie było podpisane, więc zdjęcia, które nie są podpisane, będą podpisane po prostu z danymi z maila, czyli po prostu imię, chociażby, nie będzie ujawniany mail, ale po prostu dane z maila, czyli chociażby imię czy ksywka. Więc tak to będzie wyglądało. Jeżeli ktoś tam nie oznaczy, to ja sam oznaczę, natomiast jeżeli macie możliwość dodania sobie jakiegoś znaku wodnego po lewej stronie, na dole, to będzie super, bo po prostu ułatwi mi to pracę. Termin zgłoszeń 10 dni, ostatnio było 7, to było za krótko, 2 tygodnie też było za długo, było dużo jakichś tam pretensji, więc 10 dni wydaje mi się, że jest optymalnie. No i mail zgłoszeniowy, projekt@robertnawrowski.com, tam wysyłacie maile. Oczywiście po 10 dniach ja tą pulę tych konkretnych wiadomości zbiorę i wyrenderuję jeden odcinek, gdzie będą zdjęcia. Oczywiście możecie wysłać 3 zdjęcia, jak zawsze, to nie jest tak, że jedno zdjęcie. Można użyć różnych perspektyw, żeby fajnie to pokazać. Może być na jednym tylko zegarek, czy opaska, na drugim tylko telefon, albo na 3 również telefony. Nie ma z tym jakiegoś większego problemu. 3 zdjęcia od każdej osoby. Myślę, że to będzie fajnie. Jeżeli znowu będzie około tam, powiedzmy, 50-100 maili, to i tak to będzie 300 zdjęć i będzie co oglądać. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, że te 10 dni to jest obligatoryjne do tego projektu. Natomiast ten mail będzie cały czas otwarty. Ja będę przypominał na fejsie, na Twitterze. Zapraszam do obserwowania, żeby być na bieżąco. Tam będę informował o tym, że możecie wysyłać kolejne prace i jeżeli zbierze znowu się, powiedzmy, 50 prac, to wtedy opublikuję kolejny jakiś tam materiał z Waszymi zdjęciami. Wiem, że bardzo Wam się podobało ostatnio to, że zbieraliśmy zdjęcia na fejsie, wysyłaliście mi zdjęcia na fejsie, które zrobiliście swoimi telefonami i później je publikowaliśmy w specjalnej galerii. To też będzie i to też będzie w ramach tego maila, więc możecie sobie go zapamiętać. On będzie właśnie do wszystkich takich prac. Jeżeli Wam się podoba projekt Wasze Smartfony i Wy chcecie widzieć własne zdjęcia, własne sprzęty, które są prezentowane u mnie na kanale, zapraszam bardzo serdecznie, dajcie znać o tym oczywiście łapką w górę lub łapką w dół. Będę wdzięczny, będę wiedział, czy takie projekty Wam się podobają. Dzięki bardzo, wszystkie daty i wszystko macie dokładnie w opisie, żeby się nie pomylić, cały mail, żeby sobie skopiować bez problemu. Pamiętajcie o tych znakach wodnych, żeby po prostu troszkę to przyspieszyć. Dzięki bardzo, no i trzymajcie się. Pozdrawiam, cześć. Dlatego chciałbym, żebyście Wy teraz pochwalili się Jezu, to nie jest po polsku. Ach, Jezus. Dlatego chci...
Ja pier... Dlatego chciałbym, że... Nie mogę tak zacząć. Chciałbym, żebyś... Tak, może być?